To może zacznę. Najpierw takie kwestie. Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym meetupie produktowym grupy Qobiro na meetupie. Potrwa on maksymalnie 30 minut. Treści jest dużo, więc będę mówił dosyć szybko. Jeśli chodzi o pytania, to poproszę o zadawania, wpisywania w komentarzach na Hangoucie, jeżeli takie będą. To albo odpowiem po zakończeniu prezentacji, albo po prostu jakoś po. W zależności od tego, jak będziemy stali z czasem. Z takich organizacyjnych jeszcze rzeczy, nagranie powinno się znaleźć na YouTubie, także jeżeli ktoś gdzieś, i prezentacja myślę również, że jeśli ktoś będzie chciał sobie jakby informacje odświeżyć albo kogoś coś zainspiruje, to będzie to dostępne. I kilka słów ode mnie. Ja się nazywam Paweł Bogdan. W produkcie pracuję 5 lat. Mój background jest taki bardziej analityczny. Ja to skończyłem ekonometrię, ale pracowałem jako analityk taki biznesowy, rekomendacje dla biznesu i tak dalej, ale w sumie jakoś ten produkt mi się bardziej spodobał, w sensie możliwość jakby wpływania na rzeczywistość. To po pierwsze, a po drugie jest mega ogromnym wyzwaniem praca produktowca, także to jest super w tej pracy. No i od kilku miesięcy jestem product ownerem w Qobiro. Jest nas 3 osoby aktualnie. No i lubimy się edukować, lubimy się dzielić wiedzą, stąd też pomysł, żeby takie meetupy organizować. A dlaczego taki temat na pierwszy ogień? Optymalizacja decyzji produktowych. Dlatego, że jest to, no myślę, że tutaj nie przesadzę, ale taka absolutnie kluczowa kompetencja product ownera. Product owner nie jest jakby ani od zarządzania jury, ani jakoś nie musi perfekcyjnie rozumieć Scruma. Główną jego kompetencją jest to, żeby produkt prowadzić w odpowiednim kierunku. Mamy bardzo dużą odpowiedzialność tutaj, co pokażę dalej, ale tak naprawdę jakby ostatecznie to, czy wykonaliśmy dobrą pracę, czy nie, no widzimy na koniec, jeśli ten sprint jest dowieziony, a to, jaki ten sprint będzie, no to w zasadzie zależy od naszej decyzji, jaką podejmiemy. Więc no, to po pierwsze, a po drugie, ten temat jest absolutnie fascynujący, super ciekawy, jak nasz mózg pracuje i jak możemy się bronić przed tym, co on nam podpowiada, bo dużo osób myśli, że te decyzje podejmujemy racjonalnie, ale tak całkowicie nie jest. To tak w ramach wstępu i tutaj pokażę, o czym ja będę opowiadał. Mamy jakby 3 części. Na początku powiem, dlaczego to podejmowanie decyzji jest takie ważne. Później powiem, dlaczego podejmujemy decyzje błędnie, nieoptymalnie, co jakby za tym stoi. A na koniec pokażę takich 7 tipów, które poprawią, jakby umożliwią podejmowanie lepszych decyzji, te typy nie ewaluują to, co mamy w punkcie drugim. Także jakby deser zostawiam na koniec. No i na początku, dlaczego podejmowanie decyzji dobrych jest takie ważne? Jak tak sobie pomyślimy, powiedzmy, jeżeli pracujemy w takich typowych zespołach skramowych, gdzie ta rola product ownera jest typowo skramowa, to no, decyzje, co robi zespół, no, podejmuje product owner. Czy robimy feature A, czy feature B, czy będziemy testować dane rozwiązanie, czy inne. I teraz, jak się zastanowimy, jaka jest wartość tego sprintu, powiedzmy, jeśli sobie jakby samą tą wartość dla firmy policzymy, no to tutaj ja powiedzmy dałem jakieś przykłady wartości, tak mniej więcej jakieś średnie pensje, jakie mogą być na rynku, no to w zasadzie dla firmy taki tygodniowy sprint w takim przeciętnym zespole to jest 30 tysięcy złotych, tak? Kilkadziesiąt tysięcy złotych firma wydaje na taki jeden wycinek pracy rocznej. I wszystko jest ok, jeśli nam ten sprint się uda i tą wartość dowieziemy. Prawdziwe problemy się zaczynają, jak się ten sprint nie uda, czyli ta wartość biznesowa będzie mała. To wtedy oprócz tego, no, że tracimy, no, firma traci dużo pieniędzy, to odkłada się bardzo dużo takich negatywnych efektów. No, pierwszy efekt jest to, że jakby produktowiec traci autorytet. Wiadomo, że raz, dwa razy się może nie udać, ale jak trzeci, czwarty, kolejny sprint albo eksperyment jest nieudany, no to no coś tam było nie tak, no i jakby firma traci, pracownicy jakby tracą wiarę czasami w ten kierunek, który product owner sobie naznaczy. Zaczyna się frustracja pracowników, deweloperów i tak dalej, i tak dalej. No i często jest tak, że jesteśmy tak uparci w tej naszej decyzji, w tym naszym przekonaniu, że kolejne sprinty również jakby
modyfikujemy dany element w rozwiązaniu, które wybraliśmy, i idziemy jakby w zaparte, no i marnujemy kolejne iteracje. Więc powiedzmy, ta wartość zarówno biznesowa, finansowa jest duża, jak i wartość jakby taka emocjonalno-psychologiczna dla organizacji. Więc jest super ważne, żeby te sprinty nam wychodziły. No i dosyć brutalna rzecz, ale bardzo prawdziwa. Sprint się nie udaje, dlatego że my jako produktowcy popełniliśmy jakiś błąd, tak? Ta nasza decyzja nie była dobrze przemyślana. Coś tam musiało nie zagrać, no nie za bardzo możemy zwalać odpowiedzialność na kogo innego, no bo my jakby jesteśmy decyzyjni, także no odpowiedzialność jest po naszej stronie. I teraz jedna rzecz, która się często pojawia, często mówimy o tym, że my powiedzmy eksperymentujemy, wpuszczamy coś na produkcję, sprawdzimy jak to będzie działać, no i dowiemy się, czegoś się nauczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne podejście, tylko to podejście ma bardzo jedną wadę. Mianowicie w XXI wieku to podejście linowe to już jest za mało, bo powiedzmy, jeśli mamy 52 eksperymenty i załóżmy, że mamy 52 tygodnie w roku, albo mamy 52 tygodnie w roku, to jesteśmy w zasadzie przetestować tylko te 52 pomysły biznesowe, a jest ich zdecydowanie więcej. Więc jeżeli pracujemy w ten sposób, że rzucamy jakiś hipotezę biznesową na produkcję bez jakby wcześniejszej walidacji i wcześniejszego filtrowania, czy to ma sens, no to robimy no dosyć spory błąd, bo po pierwsze prawdopodobnie połowa tych eksperymentów nam nie wyjdzie, bo nie zrobiliśmy wcześniej analizy, a po drugie nie priorytetyzujemy jakby sobie w sposób odpowiedni tych eksperymentów, bo zawsze są te, które są ważniejsze i które są jakby mniej ważne, tak? I tutaj ciekawy wykres także podrzucam z prezentacji Radka Maziarka o błędach poznawczych, który pokazuje, jak rośnie koszt naprawy błędów w stosunku do fazy projektu. Tak, jeżeli coś wrzucamy na produkcję i później sprawdzamy, jak to działa, to odkręcenie tego jest zdecydowanie dużo bardziej czasochłonne i kosztochłonne niż to, jeśli my na sobie na początku, jak zrobimy tą analizę biznesową, przeanalizujemy różne opcje, różne rozwiązania i po prostu tą hipotezę, powiedzmy, zwalidujemy, że ona nie ma sensu. Także przez ten jakby wstęp chciałem pokazać, że my jako produktowcy no, mamy bardzo dużą odpowiedzialność, bo jakby cały duży zespół zależy od naszej decyzji, a im wcześniej, im większą wagę my przyłożymy do optymalizacji tej decyzji, tym zmniejszymy negatywne, jakby zwiększymy wartość maksymalnie, ale też zmniejszymy koszty. I teraz bardzo ciekawy temat, super ciekawy, dlaczego podejmujemy złe decyzje, czyli nieoptymalne decyzje. I to są generalnie trzy przyczyny. Pierwsza taka typowa, no brakuje nam wiedzy, jakoś umiejętności, mamy słaby warsztat, no i z tym na pewno dużo możemy zrobić. No i są takie dwie przyczyny, których nie za wiele możemy zrobić, ale możemy się przed nimi uchronić i właśnie o tym opowiem jakby na sam koniec. Czyli to są czynniki zewnętrzne i heurystyki i błędy poznawcze. No i co to są te heurystyki i błędy poznawcze? Był taki koleś, profesor Daniel Kahneman, noblista, który całe swoje życie poświęcił eksperymentom na temat tego, jak pracuje nasz umysł. I generalnie w książce o myśleniu szybkim i wolnym zaprezentował jakby efekty swoich wieloletnich badań, na których to przedstawia, że nasz umysł jakby ma dwa systemy. Jest system pierwszy, taki bardzo intuicyjny, instynktowny, który wykorzystujemy w zdecydowanej większości naszych jakby codziennych czynności. Czyli to są rzeczy, kiedy nie myślimy, po prostu wykonujemy instynktownie dane czynności. To jest na przykład chodzenie, szydełkowanie, pisanie kodu, który pisaliśmy 100 razy, czy jakby wydawanie osądów jakby politycznych, czy jakichkolwiek. I jest system drugi, który odpowiada za racjonalne myślenie, które włączamy, kiedy mamy jakiś trudny, logiczny problem, z czym się spotykamy po raz pierwszy, kiedy ktoś nam zada trudne pytanie albo drąży, jakby w naszej odpowiedzi szuka jakby sedna. I to są takie dwa systemy, które nasz umysł jakby w jakiś sposób on przetwarza informacje. I problem jest taki z tym wszystkim, że tak samo jak na przykład na siłowni, jeśli nie ćwiczymy, to nasz organizm optymalizuje
jakby ten masę mięśniową i te mięśnie nam lecą, to tak samo jest trochę z tymi systemami, bo przy systemie drugim, system drugi jest bardzo, bardzo taki uciążliwy dla organizmu, czyli no, spinają się mięśnie, zmieniają się, powiedzmy wyraz twarzy się zmienia i tak dalej, jakby bardzo dużo organizm potrzebuje wysiłku na ten system drugi, więc on robi wszystko, żebyśmy tego nie używali, tylko żebyśmy wydawali osądy i podejmowali decyzje systemem pierwszym. A jeżeli my podejmujemy decyzję tym systemem instynktownym i intuicyjnym, to bardzo często pomijamy wszystkie ważne fakty, wszystkie ważne informacje, jakby i te decyzje, które podejmiemy, no nie będą optymalne, no bo one są bardzo emocjonalne. I teraz ten nasz organizm, on sobie wypracował coś takiego jak błędy poznawcze i heurystyki, czyli takie procedury myślowe, w których skraca ten cały proces myślowy racjonalnego myślenia, który jest złożony, trudny, ale którego efektem jest dobra decyzja, do jak najmniejszego kawałka, żebyśmy jak najmniej myśleli. To tak w teorii tak to wygląda, ale teoria jest bardzo ważna. A jak to wygląda w praktyce? Tutaj pokażę takie przykłady heurystyk i błędów poznawczych, które ich jest ponad 100. Tu pokażę kilka, no 10 jest przykładów, które ja w swojej pracy tutaj w poprzedniej firmie przede wszystkim miałem jakby okazję to obserwować i powiedzmy takie decyzje i coś, co z nich wychodziło, bo decyzje podejmowane emocjonalnie kończą się generalnie źle. To pierwszy taki efekt to jest autorytetu i podczepienia. Bardzo dużo firm jakby podejmuje decyzje jakby takie strategiczne, operacyjne na podstawie tego, co robią inni i my też tak robimy. I bardzo dużo firm na przykład wdraża Scruma, decyduje się na jakieś powiedzmy oprogramowanie, nie dlatego, że ono sobie przemyślało wady i zalety, tylko dlatego, że tak robią wszyscy. I generalnie to się kończy tym, że no nie potrafimy z tego korzystać, nie widzimy wartości i tak dalej, i tak dalej. I jakby często zamiast przeanalizować dane zagadnienie pod względem wartości biznesowej i tak dalej, no to robimy to, bo ktoś to robił. No i to jest błąd, ale nasz umysł jakby skraca nam, nie chce, żebyśmy za bardzo o tym myśleli, tylko nam jakby wymusza, róbmy Scruma, bo jest super. Bardzo ciekawy efekt, na przykład jest efekt aureoli, kiedy znamy jakiś wycinek informacji o danej osobie albo o danym zjawisku i na podstawie tego wycinka jakby robimy sobie cały obraz tej osoby. Tak jak na przykład no, ktoś może mi powiedzieć, że zna mnie z meetupu, więc pewnie ja ogarniam produkt. Może to prawda, może to nieprawda, ale często, żeby jakby nie drążyć i nie analizować, nie robić jakichś badań, no to czepiamy się tego wycinka i podejmujemy decyzję na bazie tego wycinka, co też no, może być bardzo opłakane skutki. Bardzo efekt potwierdzenia i wiarygodności to jest w ogóle killer i bardzo jest niebezpieczny dla produktowców, bo to jest taki efekt, który nasz mózg wytwarza, że żebyśmy za bardzo, to jest taki upór w naszej pomyśle biznesowym, czyli my mamy jakiś pomysł biznesowy i nieważne, czy ktoś nam coś powie, jakiś argument, to my go albo zbijamy, albo lekceważymy, albo uznajemy, że jest nieważny, jakby tak nasz umysł powoduje takie zacietrzewienie trochę w nas czasami, że no to też się może skończyć jakby bardzo niedobrze, a w organizacjach bardzo często takie osoby, które są jakby takie, wiecie, pewne siebie, no to one są tak jakby, no mają trochę łatwiej, tak, bo szybciej podejmują decyzje i są takimi pewniakami, ale w produkcie na koniec i tak mamy ten wynik, więc to sobie można jakby węzeł na szyi w ten sposób zawiesić. Jeszcze ciekawy efekt, może powiem o heurystyce dostępności, która mówi o tym, że jeżeli coś jakby częściej o czymś słyszymy, to nam się wydaje, że to jest zjawisko powszechne. Ja też w poprzedniej firmie mieliśmy takiego konkurenta, który bardzo kopiował od nas rozwiązania, które my wprowadzaliśmy i w zasadzie w pewnym momencie jakby organizacja się bardzo zafiksowała na temat tego konkurenta i był to jakoś palący temat przez dłuższy czas, do momentu, kiedy ktoś jakby wrzucił taki pomysł, że może sprawdzimy, jaki oni mają udział w rynku, jak oni rosną, no i się okazało, że to jest zdecydowanie jakby malutki gracz i nie ma się co tym przejmować.
powiedzmy, o tych efektach no, można mówić i mówić. Generalnie to, co chcę przez ten slajd pokazać, to, że często to, co my jakby, z czym przychodzimy na spotkania, z czym jakby, jakie tematy poruszamy, to, jakie decyzje podejmujemy, czasami robimy to w bardzo szybki sposób, bez jakby dogłębnej analizy albo przedyskutowania, przemyślenia danego zagadnienia, no bo tam to nie jest nasza wina, bo tak nasz mózg nam to podpowiada, żebyśmy bardzo się nie męczyli. No i to jest szkodliwe dla produktu, tak? To jest szkodliwe, jeżeli chcemy maksymalizować wartość, a wartości nie oszukamy, wartość jest albo jej nie ma, no to nie możemy jakby się... No musimy, no jeżeli szukamy tej realności, no to musimy tu no podejmować po prostu dobre decyzje, a nie takie, które nam się wydaje, że coś będzie działać. I teraz jak sobie z tym radzić, z tymi błędami poznawczymi? No każdy, jak mówiłem, według badań i według no tego, co ja obserwuję, ja lubię obserwować ludzi, to każdy z tymi błędami poznawczymi ma do czynienia na co dzień, ale jest takich jakby 7 rzeczy, które ja jakby wyciągnąłem ze swojej pracy, z rekomendacji, z różnego rodzaju kursów, rekomendacji product managerów, czy też z książki właśnie o pułapki myślenia, jak sobie można poradzić z tymi błędami poznawczymi, żeby one nam nie torpedowały tej umiejętności podejmowania decyzji. No i pierwsza rzecz to jest dane. I pierwsza super ważna rzecz, analiza no jest całkowitym królem, jeśli chodzi o eliminację błędów poznawczych. Więc jeżeli gdzieś tam w waszych firmach no nie podchodzi się do tej analizy w sposób jakby taki dosyć, nie przekłada się do tej analizy, czyli te decyzje, które są podejmowane, no są podejmowane na przykład na godzinnym spotkaniu, powiedzmy parę dni przed startem sprintu, albo nikt nie patrzy w dane, tylko używamy jakby intuicji, no to no niestety no mamy no spory problem. Ja wiem, że jak praca wygląda i czasami trzeba jakby, czasami te decyzje musimy podejmować szybko, ale mi się w moim zawodowym życiu wiele razy przydarzyło, że mieliśmy jakiś pomysł biznesowy, a poddany jakby analizie, czasami bardzo głębokiej, no okazywało się, że to nie ma sensu, przez co oszczędzaliśmy w kolejnym sprincie no i morale i te parę dziesiąt tysięcy złotych. I też dam super tip, może oczywisty, ale pewnie też nie do końca, czyli tak zwaną metodę triangulacji. Ja w swoim jakby życiu zawodowym przeprowadzałem mega dużo testów AB, tylko tak po Bożemu, a nie na oko, a w testach AB widać wynik, tak od razu, po 2 tygodniach, widać, czy to coś zrobiłeś dobrze, czy niedobrze. I w testach, które mi wychodziły super, to zawsze ta metoda triangulacji, no była jakby, no w zasadzie w niej był zawarty cały sukces tego. Chodzi tu o włączenie różnego rodzaju metod badawczych. Jeżeli w firmach robimy tylko jakby analizę statystyk, a nie robimy badań jakościowych, to robimy źle. I odwrotnie, jeśli robimy tylko jakościówkę, a nie robimy ilościówki, to też robimy źle. I generalnie największe sukcesy jakby u mnie to były wtedy, kiedy ja powiązałem jak najwięcej metod badawczych. Czyli to, do czego zachęcam przy budowaniu hipotez, to jest to, żeby zbierać jak najwięcej danych z różnego rodzaju źródeł, bo wtedy no gubi nam się ten efekt wiarygodności, gubi nam się efekt pozornej korelacji i dużo różnych efektów, których nie oszukamy, jeżeli nie pobierzemy danych z różnych źródeł. Więc super zachęcam do tego, żeby bardzo się przykładać do pracy analitycznej. Najlepiej, żebyśmy tego my nie robili, tylko ktoś z zewnątrz, żeby uniknąć efektu badacza tak zwanego i łączyć różnego rodzaju metody. Drugi super tip, must have dla produktowców. Myślałem, że to jest oczywista rzecz, ale nie jest. Dlatego o tym powiem. To jest tak zwana parametryzacja, czyli wykorzystywanie frameworków do priorytetyzacji feature'ów. To ma, powiedzmy, bardzo dobrze jest to opisane w książce też Pułapki myślenia, że analiza ekspercka jest w opór, że tak powiem w cudzysłowie, gorsza od nawet najprostszych metod parametryzacji. Po pierwsze dlatego, że my nie umiemy jakby jako ludzie porównywać ze sobą rzeczy,
A po drugie dlatego, że bardzo dużo czynników zewnętrznych wpłynie na to, że my jedno rozwiązanie ocenimy jednego dnia jako super ważne, a drugiego dnia jako ważne. Czy to jest temperatura powietrza i tak dalej, i tak dalej, nie będę wchodził w szczegóły, ale dla każdego product managera korzystanie z takich metod parametryzacyjnych to jest taki absolutny must have i super to też pomaga w pracy. Ja bardzo tutaj polecam ICE-a. To jest jakby najbardziej uniwersalna metoda, prosta, ale skuteczna, zarówno dla małych i dużych firm, gdzie jakby szacujemy impact, jakby confidence, czyli pewność rozwiązania i łatwość, czy też trudność i robimy sobie taką tabelkę z punktami i to naprawdę nawet taką, jeśli mamy 15 feature'ów, to nawet na takim spotkaniu jesteśmy w stanie skupić się na trzech i to bardzo poprawia sprawę. No naprawdę warto z tego korzystać, a dla mnie to jest taka podstawa mojej pracy i bardzo pomaga jakby się zlikwidować te efekty błędów poznawczych. Jeśli ktoś pracuje w jakby w bardziej zaawansowanym środowisku, no to jest też tak zwany Impact Estimation Table, czyli dodajemy do tego ICE jakby dużo więcej parametrów. Część rzeczy jesteśmy w stanie określić ilościowo, część jakościowo i na koniec mamy taki score, który możemy sobie sortować feature'y od najważniejszych do mniej ważnych. Minus tej metody jest taki, że w pewnym momencie ta tabelka może się zrobić bardzo jakby duża, i ciężko jakby nad nią zapanować i nad wagą poszczególnych wskaźników, ale czasami to się też może przydawać. Jeśli chodzi o spotkania, spotkania w pracy product managera są super ważne, więc kilka słów o spotkaniach. Co warto robić ze spotkaniami? No to ze spotkaniami warto planować je jako spotkania krótsze, rozbijać na części i ewentualnie robić częściej przerwy. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak warto robić? Dlatego, że tutaj likwidujemy tak zwany efekt świeżości, efekt świeżości i wpływanie jakby czynników zewnętrznych na nas. No były takie eksperymenty na przykład w sądach, takie, no dobrze, nie będę wchodził w te eksperymenty. W każdym razie bardzo często na pewno mieliście też jakby w swoim życiu zawodowym takie sytuacje, że gdy rozmawialiście o jednej inicjatywie jednego dnia i o drugiej i o tej samej drugiego dnia z tymi samymi osobami, to czasami te decyzje albo osądy były zupełnie inne. Tak się dzieje dlatego, że no dużo rzeczy jakby na nas zewnętrznie wpływa. Tak samo to, jeżeli ktoś na przykład powie jakąś frazę, zarzuci jakiś temat na początku spotkania, to czasami jakby wchodzimy w ten nurt myślenia, czasami negatywnego, czasami pozytywnego i brakuje zdrowego rozsądku. Dlatego jeżeli my będziemy te spotkania robić krótsze, robić je częściej, no to odcinamy jakby wpływ zewnętrznych czynników. I powiem też taki przykład, my to stosowaliśmy przy rekrutacji produktowca, mianowicie robiliśmy dużo więcej krótkich spotkań, a mniej takich długich sesji. I często zdarzało się, że osoby, które na pierwszym spotkaniu wypadły super, no na drugim już jakby tak średnio. I to często, nie wiem, na przykład ja miałem dobry humor, więc lepiej oceniałem, albo no, wiele rzeczy na to wpływa, więc warto robić jakby takie mniejsze partie, tak dzielić na partie różnego rodzaju spotkania i meetingi. Super tip to jest częstsze korzystanie z form warsztatowych i ograniczanie roli osób dominujących. Jeżeli na waszych spotkaniach jest tak, że 50% czasu ktoś mówi, jedna osoba, a reszta się nie odzywa, no to jest źle. Generalnie źle dlatego, że taka osoba dominująca przedstawi jej tok myślenia, który no, będzie miał zawarty dużo tych, może mieć zawarty w sobie dużo tych błędów poznawczych, a zabraknie wam jakby innych opinii, które tak zupełnie innych opinii na dany problem. I na przykład jak sobie przeanalizujemy design sprinty, to tam bardzo cenną taką obserwacją jest to, że design sprint się w bardzo dużej mierze opiera na pracy indywidualnej. Tak samo jak się pisze indywidualne pomysły, czyli każdy to robi jakby w samotności, tak samo jak głosuje się na pomysły, to też głosowanie, każdy ma jakby własny głos, mimo że decyzję ostateczną podejmuje kto inny. I to ma na celu właśnie likwidację, ograniczenie jakby wpływu osób dominujących, jakby osądów zewnętrznych. No i też dobry pattern, który warto stosować na jakichś takich ważnych spotkaniach, to zebranie odrębnych opinii przed spotkaniem, jeżeli mam jakąś decyzję. Żeby nie było tak, że przyjdzie ktoś, kogo się
wszyscy boją, albo jest mega inteligentny i będziemy się bali w ogóle coś powiedzieć. I on jakby zdominuje kierunek dyskusji i no, wszyscy się będą bali o tych argumentach zewnętrznych mówić. Także to bardzo pomaga jakby znaleźć, podjąć dobrą decyzję na koniec danego spotkania, jak mamy więcej jakby więcej punktów styku. No i ostatni rozdział, kultura pracy. Pierwszy tip, no to wspieranie się opiniami innych osób. Jeżeli mamy jakąś hipotezę biznesową, to naprawdę zanim wejdziemy w dane, zanim puścimy test AB czy jakiś test konsierża, cokolwiek, warto sobie naprawdę w sposób otwarty porozmawiać z kimkolwiek, a czasami im mniej osoba jest zaangażowana w projekt, tym lepiej. Ja bardzo dużo jakby cennych insightów na temat moich rozwiązań zdobyłem dzięki takim otwartym rozmowom z ludźmi z customer service. To były, wiecie, takie rozmowy na kawka, herbatka, ja tam przemycałem jakieś swoje tematy, ale w taki sposób, żeby nikt nie czuł, że zaraz krytykuje mój pomysł. No, wtedy bym się nie dowiedział prawdy na temat tego rozwiązania. Więc to jest też bardzo cenne, żeby rozmawiać z ludźmi. I tak. I to chyba, no tak. Warto taki notes mieć też i zapisywać sobie takie rzeczy. Jeśli pracujemy sami, to nie będę jakby wchodził w detale, cenna technika 5Y i a co jeśli, która nam pozwala jakby challenge'ować własne myślenie na temat pomysłu, dlaczego to robimy albo dlaczego użytkownik miałby z tego skorzystać. A metoda co jeśli pozwala nam znajdować jakby takie zależności, o których my nie pomyśleliśmy. Najlepsze w znajdywaniu zależności są warsztaty, ale to są takie techniki, które ja jak pracuję w samotności, to czasami się sam pytam, czy ja idę w dobrym kierunku, czy nie. I siódmy tip, jeżeli nie mamy czasu na te sześć, to absolutnie podstawowy, który no, musimy robić, jeśli pracujemy w produkcie, no to zawsze pracować w linie. Jeżeli nie mamy, bo wiem jak wygląda praca, wszyscy wiemy, jak wygląda rzeczywistość. Jeśli nie mamy za bardzo czasu na analizę, czasami czas nas goni, to absolutną podstawą, która jakby jej najgorszym kosztem będzie to, że zmarnujemy jeden sprint, to jest praca w linie. Czyli planujemy tak najbliższy sprint, żebyśmy się z niego czegoś dowiedzieli. A pójście w zaparte, bez jakby jakiejś analizy danych, no to no, może powodować, no, bardzo duże spadki w wartości biznesowej tego, co osiągniemy. Więc jeżeli nie macie czasu ani na analizę za bardzo, ani na jakby robienie tych mniejszych spotkań, no to jest absolutna podstawa dla produktowca, żeby pracować w linie. Tak, właśnie, to może powodować paralizy decyzyjne, o czym mówiłem, dlatego ten lean to jest podstawa. No i generalnie zmierzam już do końca. I polecam, jeżeli kogoś to zainteresowało, to o czym mówiłem, to polecam książkę o myśleniu szybkim i wolnym. Ona jest długa, jest trudna i ciężka, ale merytorycznie jest super, świetna. Bardzo polecam. Bardzo zmienia jakby postrzeganie, tak jak my patrzymy na życie. To bardzo się dużo zmienia po przeczytaniu tej książki. No i całkiem fajna pozycja o negocjacjach, co prawda, ale także pokazuje, jak my emocjonalnie podejmujemy decyzje. Tak, to jakby całkowicie też zmieniło sposób, w jaki ja rozmawiam z ludźmi, bo wiem, że czasami rzucanie danymi to nie ma sensu, więc to też polecam. Więc to na tyle. Jeśli ktoś chciałby mnie złapać na LinkedInie, to podrzucam link. Paweł Bogdan, to można mnie łapać. I zapraszam od razu na kolejne meetupy, które przygotowujemy dla was. 3 lutego będzie taki deweloperski, a 24 lutego Justyna poprowadzi produktowy. W jaki sposób określić rzeczywistą wartość produktu? Jest już zajawka na meetupie, także można się zapisać. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to było ciekawe. I czy są pytania? Czy nie ma? Jest. Są pytania. Prezentację udostępnię. Czuję się jak streamer teraz. Taki na Instagramie, wiecie. Tak. Okej, okay. Coś powiedziałem złego o Scrumie chyba. Przymykam tę reklamę Agile'a.
Nie. Ja tylko chciałem podkreślić, że jest super ważne, żeby produktowiec jednak, żebyśmy się skupiali nad tym, co my robimy, tak? A produktowiec jest jakby o tym decyduje, tak? A Agile jest super, Scrum jest super, tylko jeżeli nie analizujemy wcześniej tego, co my robimy, to trochę słabo, tak? Bo będziemy coś robić, co jakby nie ma za bardzo sensu. 100 żetonów, dzięki. Tak, 52, jeśli mamy tygodniowe sprinty. Oczywiście trochę uogólniłem, bo możemy też eksperymentować, nie wiem, w jednym sprincie 4 rzeczy. Więc to takie trochę uogólnienie, uproszczenie rzeczywistości. Wypełnia łatwość. Generalnie odpowiedzialny jest product owner, ale product owner wypełnia, ja zawsze to wypełniałem ja, ale generalnie bardzo często na podstawie tego, co mi deweloperzy powiedzieli. Czyli w zasadzie, tak, łapię się na heurystykach. Nie da się tego ominąć. To jest bardzo, wiecie, to powiem wam, najgorsza rzecz w tym wszystkim, że myślenie o tym, co my robimy, zabiera mega dużo fanu z życia na co dzień, tak? To jest minus. No i ja jestem bardzo zmęczony, jak naprawdę muszę się fokusować na rzeczach. Korzystałem, wiecie, jest taka heurystyka zastępowania, to jest taka wkurzająca rzecz, kiedy pytamy o coś człowieka, on odpowiada na zupełnie inne pytanie. To bardzo wkurza. I ja, jak sobie rozmawiam z ludźmi, to czasami po 4 razy muszę zadawać pytanie, bo odpowiedź jest zupełnie co innego. To taka ciekawostka. To politycy tak odpowiadają, można zauważyć, ale to chyba celowo. Tak. Nie, chodzi o estymację pomysłów. Tak, planning poker jest po to, żeby pomysł, który tak, żeby kolega nie zasugerował estymacji 5, a ty myślisz, kurde, 5, jesteś zakotwiczony na piątce, to też dasz piątkę, skoro myślisz, że to 1. Tak więc planning poker jest po to, żeby zabić jakby takie sugerowanie opcji. Dokładnie ocena, to jest dobre. To jest dobre pytanie i jest trudno odpowiedzieć na nie, tak? Ja bardzo powiem tak, ja robiłem test, to jest trudno odpowiedzieć, czy sprint się udał, czy nie. Musiałbym pomyśleć. Ja jak robiłem dużo testów AB, to miałem w takim bardziej rozwiniętym produkcie, to widziałem, bo po prostu testowałem to na użytkownikach, miałem jakiś KPI, czyli 5% powinniśmy podnieść konwersję, jak się nie udało, to słabo trochę. Ale to dobre pytanie bardzo jest, to jest trudne. Przepraszam. Nie mówię pytań. Dobra, słuchajcie, ja kopiuję te pytania i nie wiem, jakoś odpowiem tekstowo może na nie, bo już mi zaschło w gardle. I to będzie na tynie, na koniec. Ja tylko chciałbym wytłumaczyć, że ja jestem fanem Scruma i Agile'a, tylko chciałem powiedzieć, że tak wszystko jakby zaczyna się od produktowej decyzji. Jeżeli jakby nie mamy dbałości o to, co jest wcześniej, przed tym całym cyklem, to jest trochę słabo. Trochę słabo, Więc powinniśmy o to dbać generalnie. I analiza jest super ważna. Dobra, słuchajcie, to tyle. Dziękuję za pytania. Pobieżnie odpowiedziałem. Mam nadzieję, że było ciekawe. Udostępnię prezentację i filmik. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych meetupach. Na razie. Product Rules. Dzięki, cześć. Hej. Dzięki, cześć.